Blisko 10 lat na scenie, za sobą koncerty z kapelami takimi jak Farbenlehre, Karcer czy Moskwa. Kwatera C2, bo o nich mowa, to laureaci Wielkopolskiego Przeglądu Młodzi Mają Głos, zdobywcy Nagrody Publiczności w konkursie My Band w warszawskiej Proximie, czy drugiego miejsca na łódzkim festiwalu Przestrzeń Muzyki Live. To ostatnie zdarzenie miało bardzo duży wpływ na dalszy rozwój zespołu. W efekcie udało się nagrać i wydać debiutancki album Tak Wyszło. Uzyskaliśmy jakieś fundusze za to i tak się od tego wszystkiego zaczęło. Później było troszeczkę ciężko, bo musieliśmy pieniądze pozyskać z własnych, że tak powiem, kieszeni. Troszeczkę nam sponsorzy pomogli. Mamy swoją młodość i nie zabiorą nigdy nam. Mamy swoje życie, życie w rytmie punk. Na płycie się znajduje 9 autorskich utworów utrzymanych w klimacie punk rockowym. No i mam nadzieję, że przez tą naszą debiutancką płytę nam się troszeczkę, też, że tak powiem, wrota otworzą i pójdziemy między ludzi, zaczniemy mieć więcej odbiorców. Obecnie Kwatera C2 promuje nowy krążek na trasie koncertowej. W sobotę muzycy wystąpili przed własną publicznością w Czcianeckim pubie Sewera. Na scenie pojawiła się nowa gitarzystka pochodząca z Piły, Paula Wegner. Chłopacy potrzebowali gitarzysty, żeby promować ich nową płytę na trasie koncertowej, stąd właśnie tutaj ja. Gramy razem od 2 miesięcy. Współpraca układa się naprawdę dobrze. Poza tym jest to mój pierwszy projekt muzyczny, pierwsze koncerty. I mówiąc szczerze, jestem naprawdę w pełni zmobilizowana i nastawiona pozytywnie do nich. Przed Kwaterą C2 kolejne koncerty, m.in. w Szczecinie, Pile, Toruniu czy Poznaniu. Więcej szczegółów na temat trasy koncertowej czy zakupu płyty i nowych gadżetów na facebookowym profilu Kwatery C2.